Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci Jambox na kanale 624, na portalach Streameo TV oraz Jelonka.com. Można nas oglądać m.in. w Kowarach, Karpaczu, Mysłakowicach i Podgórzynie. Magdalena Florczkowska, zaczynamy. Podróż z Bolkiem i Lolkiem do Indii. Kobieta zatrzymana za kradzież wózków. Pierwsze koło terenowe EPSL w Jeleniej Górze. Robert Maciąg leci na początku marca do Indii. Chce przejechać 2,5 tysiąca kilometrów wzdłuż Gangesu i pokazać dzieciom Bolka i Lolka oraz Reksia. Cały projekt nazwał Tuk Tuk Cinema. Gabriela Stefanowicz. Podróżuje od 18 lat. Monteverest był pierwszym celem jego zagranicznej podróży. Wielokrotnie odwiedził m.in. Chiny, Pakistan, Nepal i Indie. Robert Maciąg mógłby z powodzeniem zająć się swoją kawiarnią, a jego ciągnie w świat. Praktycznie życie, mówiąc tak pompatycznie, to w podróży było życie, później były przerwy, czyli zarobienie pieniędzy, skończenie studiów, praca, odłożenie pieniędzy. Mam pieniądze, mam. Ciach, zwalniam się, jadę znowu. Ja się 3 albo 4 razy w życiu zwalniałem z pracy, żeby pojechać w podróż. W podróżach najważniejszy dla niego jest człowiek i jego życie. 2 lata temu wyjechał z żoną do Nepalu. Nie pojechali jednak z pustymi rękami. Ich wybór padł na klasykę polskiej animacji. Jako, że to były dzieciaki, wymyśliliśmy zupełnie spontanicznie, że zabieramy dla nich kreskówki, że bierzemy projektor, bierzemy komputer, głośniczki i tak dalej. No a Bolek i Lolek i Reksio to był bardzo prosty wybór, no bo raz, że to jest fajne, a dwa, że bez dialogów. Bolek i Lolek najbardziej bawił ich, wcale nie ten, który był podobny. Na przykład mieliśmy taki odcinek, tam był Bolek i Lolek i Tygrys Bengalski czy coś takiego, to dzieciaków jakoś to nie kręciło. Ale Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie jak najbardziej. Nie? A jak na Bolka i Lolka zareagowałyby dzieci w Indiach? To pytanie nurtowało Maciąga od 2 lat. I tak zrodził się pomysł na Tuk Tuk Cinema. Znów będzie Bolek i Lolek, znów będzie kino, ale tym razem nie będzie w jednym miejscu przez 4 dni, tak jak była w Nepalu, tylko to będzie kino mobilne, objazdowe. Wyprawa rozpocznie się 9 marca w Delhi, a zakończy w Kalkucie. 2,5 tysiąca kilometrów wzdłuż Gangesu, setki wiosek i tysiące dzieci, a wśród nich Bolek, Lolek i Reksio. Jednak to dopiero początek. Mam nadzieję, że zrodzi się z tego sztafeta, że to Tuk Tuk Cinema to nie będzie tylko moje, tylko że akurat tak będzie, że ja to zacząłem. A gdzie to się skończy, w którym mieście, ile osób to poprowadzi, to będzie niespodzianką. Chciałbym, żeby ktoś to pociągnął. Już z Jeleniej Góry jeden taki znajomy zapowiada się, że w październiku będzie potrzebował kluczyk. Pieniądze na wyjazd udało się zebrać dzięki portalowi crowdfundingowemu. Dlatego też skuter z przenośnym kinem zostanie w Indiach i będzie czekał na kolejnych pasjonatów. W ostatnim czasie w Jeleniej Górze odnotowano wiele przypadków kradzieży wózków dziecięcych. Tej sprawie przyjrzał się Przemysław Kołpajew. Policja sprawę potraktowała poważnie. W wyniku śledztwa szybko wytypowano podejrzaną osobę. Jak się okazało, była nią młoda kobieta. Dopuściła się w naszym mieście co najmniej 8 kradzieży. Jej łupem padały głównie wózki dziecięce, które kradła z klatek schodowych. Wózek nam ukradziono kilka dni temu. I teraz jedynym zabezpieczeniem jest to, że znosimy wózek z 4. piętra. Wnosimy i znosimy codziennie, także to jest jedyne zabezpieczenie przed kradzieżą. Właśnie, czy taki wózek jest łatwo ukraść? W jaki sposób go zabezpieczać? Wydaje mi się, że gdy zostawiamy na klatce schodowej, to nie da się go po prostu zabezpieczyć. Jedynym zabezpieczeniem jest chowanie wózka chyba w domu, bo już nie zaryzykujemy, żeby zostawić na klatce schodowej. Kradzież wózka dziecięcego jest sporym problemem dla rodziców. Średniej klasy kosztują bowiem około 1500 zł. Ile taki wózek kosztuje? Czy to jest duży wydatek w budżecie rodziców? Wydatek to jest około 1500 zł za najtańszy wózek. Także to jest duży wydatek, jeśli trzeba kupić 2 czy 3 wózki. No ten już chronimy, że tak powiem. 35-latka przyznała się do tych czynów, za które teraz grozić jej może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo jednak, czy odpowie za swoje czyny. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, kobieta widziana była często na Zabobrzu z wieloma różnymi wózkami, w których woziła lalkę. 22 stycznia o godzinie 17 w bawialni Stonoga przy ulicy Złotniczej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji.
Tematem wiodącym będą sposoby zabezpieczania się przed kradzieżą wózków i ich znakowanie. Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatnich wyborach samorządowych uzyskało bardzo dobre wyniki. Działacze postanowili odbudować struktury partii w Jeleniej Górze. Pierwsze koło terenowe powstało w Sobieszowie. Gabriela Stefanowicz. W poniedziałek odbyło się zebranie założycielskie Koła Powiatowego Stronnictwa Ludowego Jeleniogóra-Sobieszów, podczas którego wyłoniono nowych członków partii. Po rozwiązaniu organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jeleniej Górze w miesiącu sierpniu, 30 sierpnia dokładnie, mieliśmy zjazd wszystkich członków, którzy poddali się weryfikacji, czyli jak gdyby zgłosili akces do organizacji na nowo, bo takie było założenie zarządu wojewódzkiego, który dokonywał rozwiązania organizacji i po prostu wyznaczył nam jak gdyby mapę drogową, bo tak to się pięknie nazywa, do tego, żebyśmy stworzyli organizację na nowo. Został wybrany zarząd, została wybrana komisja, Miejska Komisja Rewizyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje się, że w skład zarządu weszli nowi ludzie z taką werwą, a jednocześnie z autorytetem odpowiednim. Jednym z członków jest znany mieszkańcom Sobieszowa Jan Bujak. Jestem związany z ruchem ludowym od dawna. Byłem nauczycielem w Szkole Rolniczej w Sobieszowie, nawet dyrektorem tej szkoły i od wielu lat współdziałałem z Związkiem Młodzieży Wiejskiej i z ruchem ludowym, który był na terenie Jeleniej Góry również. A dlaczego PSL jest taki atrakcyjny dla Pana? Co, jakie wartości przedstawia? Z uwagi na moje wykształcenie nawet ukończyłem szkoły rolnicze, więc stąd związek z działalnością ludową, ale przecież korzenie nasze to jest wieś. I ta, mimo że my tu mieszkamy w Sobieszowie, to jednak ta gospodarcza sprawa też jest istotna i mamy te korzenie związane z ruchem ludowym ze wsią. Ludowcy to jedna z najstarszych polskich partii, nic więc dziwnego, że jej członkowie należą do ruchu od pokoleń. Z tym ruchem jestem związana od dawna, poprzez organizację nawet kółek rolniczych, w których pracowałam. A ponadto moje korzenie, z czego dumna jestem, to właśnie Świętokrzyskie, gdzie ruch ludowy jest bardzo silny i moi rodzice, to znaczy mój tato należał do przedwojennego jeszcze PSL-u. Nowe koło PSL swoim zasięgiem obejmuje okręg wyborczy numer 4, który tworzą Goduszyn, Cieplice, Sobieszów i Jagniątków. Zima w tym roku nas zawiodła, jednak dla amatorów sportów zimowych miasto uruchomiło białe orliki. Błażej Stachewicz. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. To przysłowie idealnie pasuje do jazdy na łyżwach. Na miejskich orlikach nie brakuje chętnych do zabawy na lodzie. Najbardziej to cieszę się z tego, że mogę kogoś uczyć, bo już chyba 5 osób na raz uczę. Trochę trudno, jeżeli ktoś umie na rolkach, to na łyżwach też. Można bardzo szybko jeździć, różne triki robić sobie. Organizatorzy, czyli Międzyszkolny Ośrodek Sportu, przygotowali także inne atrakcje w postaci zawodów i zabaw. Dzieci mają małą okazję, krótka jest zima, żeby wystartować w takich konkurencjach, więc organizujemy wyścigi rzędów, sprawdzamy umiejętność. Jeżeli są dzieci, które są mniejsze, staramy się zapewnić im przynajmniej początkowe elementy nauki jazdy na łyżwach. Dzieci mogą korzystać zarówno z zajęć na orlikach, jak i z samego lodowiska bezpłatnie. Jeżeli nie mamy łyżew, możemy je wypożyczyć. Koszt to od 3 do 5 zł za 2 godziny. Jak gwarantuje dyrektor MOS-u, numeracją również nie trzeba się martwić. Gama rozmiarów łyżew jest bardzo duża, także nie ma tutaj problemu z dobraniem swojej numeracji. Także serdecznie zapraszam, zamiast siedzieć przed telewizorem i komputerem, albo może zrobić sobie przerwę między pracą przy komputerze czy przy telewizorze, przy gierkach. Zapraszamy serdecznie na lodowiska. Białe orliki znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 13, ogólniaku imienia Stefana Żeromskiego oraz w Cieplicach przy Szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. Międzyszkolny Ośrodek Sportu zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych. Festiwal Światła to jedna z większych imprez plenerowych odbywających się na terenie miasta Jelenia Góra. W tym roku będzie ona znacznie przesunięta w czasie. Przemysław Kołpajew. Ani w styczniu, ani w lutym w Jeleniej Górze Festiwal Światła się nie odbędzie. Z przyczyn niezależnych od nas. Pierwsze to rewolucja
wybory, drugie skończyły się środki unijne lat poprzednich, nowe dopiero będą i chyba to jest najważniejsze. I rozmawiając z Urzędem Miasta aplikujemy o środki te z nowego rozdania i będzie to na pewno w 2016. Wrócimy do formuły styczniowej, zimowej. W tym roku staramy się zrobić może to na jesień. Na razie nie wiadomo, czy władze miasta włączą się w organizację tego przedsięwzięcia. Przynajmniej na razie nie mówią nie. Jednak uzależniają to od spełnienia kilku warunków. Oczywiście, że to musi być program przede wszystkim taki, który zainteresuje mieszkańców, bo wszystkie projekty, które chcemy realizować tutaj w Jeleniogórze, to są przede wszystkim dla mieszkańców, dla turystów. Jeżeli to będzie na tyle atrakcyjna oferta, którą warto będzie zaakceptować i później realizować, miasto Jeleniogóra jest zainteresowana, żeby taki festiwal się odbywał w Jeleniogórze. Potrzebny jest też strategiczny sponsor. Mamy partnera, na razie jeszcze to w tej chwili polskiego producenta, co najśmieszniejsze właśnie, nie Philips, nie Osram, nie inne firmy zewnętrzne, jest producent polski. W tej chwili prowadzimy rozmowy, na razie nie będę jeszcze mówił i miejmy nadzieję, że będzie naszym partnerem. Na organizację tego wydarzenia potrzeba około 300 tysięcy złotych. Dziękuję Państwu za uwagę, a już w piątek zapraszam na kolejne wydarzenia.